Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek Tylis na poziomie legendarnym. Kończymy sobie turę. Aha, no właśnie, awans bohaterów jeszcze w poprzednim odcinku zapomniałem przeprowadzić. Onioryx to jest chyba ten, o ile się nie mylę. A i właśnie, przypomniało mi się też, żeby jeszcze ruszyć bohatera. To nie. Nie. To bym wolał. Dobra, niech będzie zabójstwo. A zaraz, a w ogóle może by tu edyk zmienić? To jest... Nie, dobra, na razie nie. Tutaj też może na razie nie. I muszę się ruszyć tu panem. Tak, rzućmy sobie szybko okiem na Epidamnos. Kurde, tutaj też nie ma armii. Ja cię kręcę. To jest naprawdę świetny moment. Jakby jeszcze uderzyć tym tu, odciąć Delminium, no to po prostu byłoby bosko. Tym tu, Sinope zająć, tu się zbunkrować w Efezusie, Jezusie. Dobra. No, czy to będzie odcinek? Chociaż Ateny ostatnio zadowolony bardzo. Typ zadowolony bardzo. Dobra. Kabalos, dobrze, spoko. Wróćmy okiem tu. Dobra, tu Arni nie ma. Jeszcze Skordyksowie, jakby to cholera jasna, no co za moment. Dobra, tu sobie podejdźmy na granicę i też sobie przejdźmy w tryb zasadzki. Tu. Nie ma nas. Czy ja tu w jednej turze atakuję Pele? Nawet bym chciał, żeby to tutaj było, bo to jest flota, więc spokojnie ją pewnie rozbiję. Tutaj możemy sobie dowerbować coś. Rycerzy czy piechotę? Zróbmy sobie jedną dobrą armię. To będzie jakieś tam wsparcie. I teraz potrzebuję też tutaj. Dobra, tu się poprawia sytuacja, więc znowu lecimy do Efezus. Dobra, teraz tutaj niszczymy to. Kurde, nie dojdzie. To dziad. Ale staniemy tu. Oni tak tu nic nie będą mogli zrobić. Trudno. Kurde, może by tą Armenię pojechać też. Cholera jasna, zobaczmy. Czy ona jest słaba. Tutaj są jakieś miasta. No chyba pojadę ją. No mam dwie armie, prawda? Prawda. I to chyba w tej turze pojadę ją, wiecie? Dobra. To jest super moment. Tu pewnie będzie prosto ich rozbić. Jedziemy. Dobra. Wezwijmy sojuszników na pomoc. Z automatu. I to przejmujemy. Tak. I tu. Robimy, to zburzymy i to też zburzymy. Dobra. Tu już trapezus myślę, że możemy rozbudować i zróbmy co? Tu mam to, to tu zróbmy to może. Tak, zróbmy to.
Nie chcę mieć jakichś strategicznych budynków za blisko frontu. Samosata jest tutaj. Kurde, wolałbym na odwrót mieć. Dobra, ale może ta Kapadocja teraz się z nami dogada. Welcome, friend. Welcome. Come. The No gods kurde. Ile mam teraz pieniędzy? 700. No to spróbujmy 700 im dać. Albo zrobię jeszcze tak, wiecie? Zrobimy jeszcze tak. Taki myk zrobię. Weźmy, że ja tu chcę na przykład zwerbować tych panów. O, mam 5000. Zbuduję jeszcze tutaj na przykład cokolwiek. Coś drogiego. To na przykład. Prawda? I teraz. Greetings, friend. Let us use one się nie robią z serocydami. Momento. A, z Armenią się robią. Kurde. Welcome. I throw open the door. Teraz już się nie chcą dogadać. Kurde, odracza mi się ta wojna z tymi. Dobra, dogadajmy się z Kapadocją. Trudno się Welcome, mówi. Friend. Let us conclude our business with good haste. And then enjoy the pleasures of this house. No właśnie, tak. I accept. No właśnie. Teraz może jeszcze. To już nie chcecie. A sojusz? Też nie. A seleucydowie jak teraz są? 21, cały czas na plusie. Ale jak skończymy wojnę z Media Atropanetę, to ten. Spróbujmy. Oni są tak wkurzeni, że. Be welcome, emissary. O, proszę. If you come in peace. Ha! Uwielbiam te numery. If you come with false words, dripping with honeyed lies. You think to... No dobra, za darmo też nie będzie źle. Ale za 500. Za 500, panie. Dobra. Tak. Już Seleucidzi nie będą tacy wkurzeni. Już są przyjaźni. I teraz umowa handlowa z nimi. Niestety. A jaki bym im zapłacił? Pewnie za żadną kasę nie będą chcieli, tak. No, trudno. Ale może pakt to nie określi, panowie? Też nie chcę. No trudno. No i dobra. I teraz sobie tak zrobimy i tak zrobimy. O. Dobra. I z powrotem mamy kasiorę. I tu dobrze, że się z Kapadocją dogadaliśmy. To jest 31 i na razie nic więcej nie robimy, ale będzie się poprawiać. Dobra, jeszcze 3 tury. Tu jest mój. Zobaczmy sobie teraz, co tutaj jest w armeńskich miastach. Tu jest chyba też? Nie. To jest Kimeria. Okej, okay. Ty sobie może podziałaj tu. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Jak za Atenami? Przepraszam. Kurde, cudownie. Jeszcze umowę handlową z nimi podpiszę. Nie. Coraz lepiej. Dobra, będę tutaj tak stał na granicach, no. Dobra, koniec tury. Kurde, nieźle z tą kasą jest, naprawdę. Tu sobie możemy rozbudować Ankarę. Rozbudujmy sobie, bo tu mi się garnizon zwiększy. Tak. To zróbmy. Dobra. I kończymy turę. Jeszcze przejdę, kurde, całą grę jednak z tą własnymi Atenami. No ja wiem, co teraz zrobię. Już wiem. Wiem, co zrobię. Wykorzystam, że Ateny są gdzieś nie wiadomo gdzie. Już wiem, gdzie są. Ale ważne, że nie są w okolicach mojej stolicy. I wiem, co zrobię, panowie. Ja bym mógł dostać drewno, gdybym z tymi Atenami pohandlował. I to nie jest głupi też pomysł. Dobra. Tam widziałem, że popłynęła chyba armeńska armia. Ale Samosata bunt. Tu. No to... to w że tak powiem, gdzieś. O, jeszcze jedna armia pontu? Kurde, tam nie muszą mieć jeszcze. Zobaczmy. Pont.
Nie, to jest tylko ta armia tu. Dobra, wykończmy tą. Katios, weźcie się tutaj, trenuj. Dobrze, że się nie połączyli. Tak, zabijmy tchórzy. Pyk. Weźmy, zabijmy jeńców. Mógłbym jeszcze tych nawet zaatakować, ale... Oni są w szybkim... O kurde, dobry moment, szczerze powiem. Ło. Pewnie, że tak, to jest jakieś niedobitki są. No pewnie, że tak, o proszę. I od razu pójdziemy w następnej turze na... na armeńskie miasto. To zabijamy. Frakcja pokonana. Pont! No cudownie. I mamy wodza. O, jest pięknie. Pyk, pyk, pyk. Następca Namiotosa. Jako dowódca to. Pyk. I tu sobie zrobimy... Nic sobie nie zrobimy tu. Tu muszę siedzieć. Dobra, i teraz Trapezos. No to się rozbudowuje. Spoko. Tu sobie rozbijmy tych buntowników, którzy mi plądrują. Chodź na to. Tyk. Zabijamy Dunajos. Pięknie. To jest gość teraz. Dunajos. Nie wiem, czy nie lepiej by zamienić tym Katiosem. To chyba zrobię. Mhm. O, i coś mi się przypomniało. Muszę zrobić tak. Dunajos. Zabezpieczymy awans. Mojego mam zabić? Pogięło? Pyk. I czy mógłbym jeszcze na przykład Drapesa zabezpieczyć awans? Pewnie, że tak. Dobra, i teraz zobaczmy. Tu jest Dunajos i on ma taką sobie średnią armię. To ja chcę mu tu jazdę dorobować. Tu Katios szybko awansuje, panowie. On nie jest zły. Na którym jest teraz poziom, jest trzygwiazdkowy. Dobra, damy radę. Niech sobie będzie. Aha, tu musimy się zawrócić do Arsamosaty. I tu musimy zbudować zróbmy to i zróbmy to standardowo, żeby nie umierali z głodu i żeby byli zadowoleni. Kasy mi to nie da, ale nie będzie tak źle. Ateny. Coraz bardziej, kurde, są zadowoleni. Już nawet pewnie będą chcieli handlować. 1200 chcą. No nie. Nie, jeszcze nie. Ale tu myślę, że mogę zrobić to. O kurde. Jak mi spadł tu ład. A w ogóle jaki tu jest? A moja jest kultura i rośnie. Dobrze. To. Tego już mam. I drugi jest dobry, który... Przepraszam, tutaj mam chyba dwie. Ten z końmi, dobra. To niech będzie ten z końmi. Super. I to mi też podwyższy w następnej turze. Dobra, to będzie trochę lepiej. Ale spadło. A czemu tak spadło? Flądrowanie. A, no widzicie, kurde, to w następnej turze się uspokoi. Ale kto mi tu plądruje? Pewnie te dziady mi plądrowały. A, dobra, to spoko. Ja sobie tu podejdę na granicę bliżej. Mi się jednostki uzupełniały i w następnej turze zajmiemy Fazis. Czy z kartami my handlujemy? Bo już nie pamiętam. Handlujemy, dobrze. No niestety.
to nic ciekawego, nie wiem. A selu widzi, co mają? O, ci mają drewno. No, z traktaty z Kapadocją to dużo mi nie zabiera. Ci też mają drewno. Kurde, wszyscy mają drewno, tylko nie ja, w mordę jeża. Dobra, teraz tak, plan był taki, słuchajcie. Czy nie był, tylko jest. Że tak, muszę przerzucić wojska tu. To, bo tutaj coś płynie, więc niech tu będzie. Teraz robimy taki myk. Pyk. I pyk. I pyk. I pyk. I w następnej turze rozbijemy getów. Żeby mi tu z tyłu nie dupy nie zawracali, za przeproszeniem. A Dacja, co tutaj jest? Scytowie. Kurde. A z Kimerią mam traktat? Mam handel. No tak, wszystko, tylko nie drewno. Ci są jacy mocni. Ci też są dosyć mocni. Może tych getów nie lać. Ale minus 20. Lejmy ich. Jeszcze wykorzystają sytuację, jak Ateny będę atakował. Dobra, i teraz tak. Czy ja sobie tu dorobiłem? Tak, tu już mam dwie pełne armie. Tu niech zostanie tak, jak jest. Tutaj, o, tak. To muszę zrobić jeszcze. Tu sobie wleziemy do Efezus. I tu sobie dowerbujemy jazdę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Trzy, cztery, pięć, sześć. O. I tu będzie prawie na full. Może jeszcze jedną jazdę, zobaczymy. I tu mi się wydaje, że do obrony będzie wystarczająco. Kurde, tu jakieś dziwadła te armie. Tu jest dobry ład. Tu jest nie za dobrze. I tu będę musiał się tym szybko wrócić. Ale nie wiadomo, gdzie ci buntownicy wylądują. Dobra, ale damy radę. Oni w jednej turze to raczej dużo mi nie zrobią. Dobra. I to długa ta tura była. I to chyba będzie koniec na razie. Ja nie wiem, czy ja nie potrzebuję jeszcze jednego, kurde, jeszcze jednej armii. A czy mógłbym w ogóle jeszcze jedną armię zrobić? Mógłbym. No, nie są fajni. Dobra, koniec tury. Przeciąga się ta. Odracza. Wojna z Atenami. No ale za to podcisnąłem już pont. I kurde, ale jakąś bitwę bym rozegrał, no. Ci mnie wkurzają. I bring word that my lord looks to proszę. End the war. He will not look to end it another day. Co to jest za Kaukazja? Kurde, i szkoda, że ja nie mogę tego raz podejrzeć, czy ja to potrzebuję. Ci mnie otaczają ze wszystkich stron. Nie. Zniszczę ich. Zniszczę ich. Szkoda sobie takich niedopiertków zostawiać z tyłu. Carrion birds and jackals will grow fat on your carcasses and lose the taste of your rancid flesh. O, patrzcie. O, fuck, stracili. I oni się chyba teraz ze mną już nie są moimi suwerenami, co? O, kurde. O, ty dziadu. Czy
champion. No to, to przynajmniej. Ale zaraz, który? Kotilos. Oż ty. Nie powiem kto. To ja to zrobię tak. Co tu jest? Jakie on ma umiejętności? Spróbujmy przekupić w takim razie tego. Małe szanse. A zabójstwo? Trochę lepiej. A jakbym chciał tego mojego od... kupić? Trochę lepiej. No i zobaczmy, czy ta... bardzo przyjaźni. No dobra, niech będzie. Nie będę ich lał. Ale zniszczymy teraz... Armenię. Wyzwolenie. A kogo my tu wyzwolimy? A zrobimy tak. Łupienie. I teraz poczekajcie. Sprawdzimy. Nie to, tylko sprawdzimy... Macedonia, to wiadomo. Syria, to tu. Iliria, Persja, Jezus Maria. I Italia, dobra. Okej. I teraz robimy tak. I tak. I Kolchida! Hello! I Kolchida. Jest do mnie bardzo nastawiona. Dobrze. I umowa handlowa. I kurde, maksimum z nich kasy wyciągniemy. No. Dajcie 500. Dobrze. Cudownie. Cudownie po prostu. I teraz lecimy do Armaviru. Dobrze. Tu mam armię. I tu chcę sobie dowerbować coś. Ale nie mogę. Tu Dunajos, kurde, taka super armia. Tu już mam dorobionych. Jak te Ateny, słuchajcie. Kurde, coraz lepiej. Jestem eager to hear your embassy. Inspire, perhaps. Za 440 biorę, słuchajcie. Biorę. I teraz oni będą jeszcze bardziej zadowoleni. Tak jest, więc wykorzystamy to. I tu damy temu. Tak, żeby miały chyba jakieś lepsze jednostki, co nie? Chociaż może nie. Może zastąpimy. Zrobimy tak. Pessinus jest. To tak, wyjdziemy z tego miasta. Staniemy tu. Tu zwerbujemy. Zwerbujemy co? Konnych najeźdźców. Tak. A tu w ogóle na jakim poziomie to mamy? Dobrze, na wystarczającym. I teraz mam już dostęp do zaprzysiężonych. Więc sobie zbudujmy w nawi za 100. Jest 5 do żywności. Damy radę. Ok. I tu chyba też bym to zrobił. To lepiej jakby było w Efezus. Ale dobra, zobaczymy. Jest 5 do żywności. Muszę uważać, muszę uważać. Zróbmy tak. I zróbmy tak. 8 turaż. Warto, warto. Patrzcie, 3300 robię na turę. Robimy to i jedziemy, słuchajcie. A czy jestem, czy Kolchida mi ta jakieś drewno daje? Nie daje, kurde. Dobra, nieważne. Jedziemy, słuchajcie, z getami.
jest. I tu jest Adriatorix, a tu jest Vannos. Adriatorix to jest mój. A Drapes to gdzie jest? Drapes to jest pewnie ten. Tak jest, dobra. Adriatorixem oblegamy. Nie, nie wzywamy. Też nie będzie mi bitwy. A to jest stolica? Malwa to jest stolica? Nie. To może stoczmy sobie. Kurde, ale też mało czasu zostało. Tu wystarczy, jak podejdę. A stoczmy sobie. Dawno nie było bitwy. Rozniesiemy ich, ale przynajmniej będzie fun. Szturmujemy Malwę. Okej, okay. Brak opadów. Jeszcze przepraszam na chwilkę. Okej. Okay. Dobra, trochę zjebałem, ale to naprawdę nie będzie ważne. Bo i tak muszą mi wejść oddziały w tym czasie. Ja sobie tutaj wszystko poustawiam. Niepotrzebnie. Wojownicy. Włócznicy. O, może być to miejsce, wolałbym stąd chyba atakować. Aha, super. Dobra, weźmiemy ich na dwa fronty. Ach, trochę przekwasiłem, kurde, z tym. Ja już taki jestem, wiecie, troszeczkę już. Nie tak szybko, panowie. Możesz w mordę jeża. Co to się dzieje? Dobra, muszę tu zrobić przegrupowanie teraz. Ci muszą być tak. Dobra, generał z tyłu. Dobrze, będziemy się bawić na dwa fronty. I teraz tak. To będzie 5. Tak. To będzie 6. Tu jeszcze widzę, że jest 1 do 5. Do piątki. Kurde, jest. Ustawiony, czemu się nie rusza. Piątka i szóstka. Jezus, kurde. Siódemka to. Tak, i Gejnek. Dobra. I panów poprosimy tu. A, to jest fajne miejsce do ataku. O, nawet tu lepiej. Pyk. Tutaj tu, a tutaj ci. Okej. Jedziemy. Co my tu mamy? Datcy harcownicy. Podchodzimy. I naszymi harcownikami ich rozwalamy. Tu jazda będzie. Dobra, zobaczymy się, jak podejdą. Okej, rozpoczynamy ostrzał. No, raczej pasjonująca to ta bitwa nie będzie, jak się spodziewam. Włócznie.
ci za to są dziwni. Widzicie? Jakiś... Jakaś dziwna ikonka tu jest. Dobra, mocno zostają po tyłku. Czy oni tu coś zablokowali? Dostają sierpowi. Ale jacyś są harcownicy tu? Sierpowi. Tych sierpowych to można było fajnie tu włócznie obrzucać tymi, bo oni są bez pancerza praktycznie. Tak sobie zróbmy. Komputer nie reaguje, bo nie wie co ma zrobić. To tu konni łucznicy. To najpierw konnych łuczników. No panie, coś pan! Gdzie? Kurde, widzicie co oni robią? Gdzie? Wyjeżdżaj stamtąd! Cioto! Wyjeżdżaj! Co oni zrobili? Ja cię kręcę. Wariaci. Dobra, ale się tu kłębią. Wycofajmy się, bo ci łucznicy ci szaleją. A łucznicy mają niezły zasięg. Dobra, wykończyliście ich już? Jeszcze się męczą. Dobra, atakujmy już tutaj. Tu jeszcze można wleźć, ale już. Chociaż pójdźmy sobie dwoma oddziałami tu. Tu nic nie ma. Może tu dwa oddziały damy. Łucznie ostrzelajmy. Tak. Piątka, siódemka. Pocarzę ci. Może być. Właściwie to czterech dajmy tu, a trzech dajmy tu. No i co te... Aha, włócznie się wycofały te. Co tu mi strzela? Konni łucznicy, dobra. Dziś śmieszna ta ikonka. Wystrzelajmy się najpierw. Zamo. Dobrze, tu też ładnie dackich harcowników rypiemy. Co tu jest? Aha, tu są konni łucznicy. Dobra, spróbujmy jeszcze raz ich tutaj połechtać. Ci ani drgną, ale też jakichś dużych strat nie zadaje. Teraz obydwa oddziały, tu dziabnąłem. No, ta jazda może być niebezpieczna. No, może lepiej w generała? Stać. Dobra, jak wy już jesteście tak blisko, to naparzamy.
tu ich okrążamy. Tutaj trochę do tyłu walcie. No proszę. Co tutaj? Zimi. 5, poproszę. A, coś są 7. Dobra. A, tak. Tu. Tak. I tu. Wy tu. A wy na tych. I tu wbijamy się do środka. Pyk. I teraz sobie ruszymy nasze doborowe jednostki piechoty. Z generałem trochę podejdziemy. O, tu sierpowi mnie skontrowali. To niedobrze. A co tu mamy? A zróbmy sobie tak. Generał, też trenuj. Róbmy tu jakiś okrzyk bojowy. I teraz trójeczka. A, ci jeszcze nie, przepraszam. Ci teraz tu na flankę. A tu sierpowych może. Ale miazga. Fajnie, tutaj się wbili. Co tu jest, że tak się trzyma? Aha. Generała naparzać. Ty, generale, też tu podejdź. Nie chcę, żeby Adriatorix był zbyt mocny. No i tu już totalny atak. Niezła rzeźnia. Screenshotik. Trochę się panowie pokłócili. No i tak się jeszcze trzyma ten wód. No. A pomorduję sobie jeszcze chwilę, bo nabijam sobie doświadczenie. No i to, ale już się z wami pożegnam, bo to już się zapiszę. Dzięki za oglądanie, słuchałem. Mam nadzieję, że wam się podoba odcinek. No kurde, wolałbym szczerze, powiem, żeby te Ateny nie były zadowolone. Tak, i żebym mógł je po prostu pocisnąć, a tak to troszeczkę mam dwie armie zajęte na jakieś głupoty. W każdym razie, dzięki za oglądanie, zapraszam na Five Sides of War i do usłyszenia.